Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interamerica.com. Dojechałem, jestem w hotelu sieci La Quinta, miejscowość Cocoa Beach na Florydzie. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda pokój tej sieci hoteli. Ale jeszcze szybki rzut oka na basen. Pokoik 260. Okej, otwarte. Bardzo miło i bardzo chłodno. To jest La Quinta, standardowy pokój w tej sieci hotelowej. Jak mówię, bardzo ładnie posprzątane. Tutaj mamy, jak zwykle, olbrzymich rozmiarów łodziarkę air condition. Łóżeczko dwuosobowe, można się zmieścić 3 osoby, nawet 4, jeśli ktoś będzie chciał spać w nogach. Telewizorek, biurko do odrabiania zadania domowego lub pisania artykułów do portalu interamerica.com, to ja w spodenkach kąpielowych, suszarka, co ważne dla pań, coffee maker, szafka, może ktoś się w niej przespać, na stojąco z wieszakami żelazko. O, dziewczyny, żelazko! Ale mnie zjarało, Jezus. Toaleta, nie będę pokazywał, którą stronę, woda w kiblu się kręci. I tyle, no. $65 za noc. Jak mówię, bardzo ładnie, bardzo schludnie. Polecam każdemu, kto będzie chciał spędzić noc w sieci tej hotel, w sieci hotelowej. La Quinta. Jeszcze szybki rzut oka na basen hotelowy. Ale ciepło. Oczywiście basen hotelowy wliczony w cenę hotelu. Na pewno mają jacuzzi. Proszę, nawet mają tutaj jakąś scenę. Mam nadzieję, że odbywają się jakieś darmowe koncerty tutaj dla hotelu, dla gości hotelowych. Hotelik dwupiętrowy. O, teraz bardzo ładnie to wszystko widać. A tak wygląda parking z drugiej strony hotelu. Co my tu mamy dalej? Maszyna do lodów. To jest ważna sprawa, tak jak wspomniałem kiedyś w moim filmiku. Kupujecie sobie cooler za $20, napełniacie sobie go lodem, a później używacie tego jako przenośną lodówkę w czasie podróży. Fajna sprawa. A lód możecie dokupić na każdej stacji benzynowej. Basen. A co tutaj mamy? Oh, that's a bar. Bar. Pool. Chodźmy do lodu. Bardzo fajne miejsce. Trzeba będzie tutaj przyjść w takim razie wieczorem. O, coś mi nie łapie ostrość. O, tu mamy restaurację. Nie chcemy jeść w restauracji. Bar chiński. Nawet sushi dają tutaj. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Co tutaj? Lobby hotelowe. W każdym lobby, jak to w lobby? Człowiek z NASA, ponieważ jesteśmy bardzo blisko, tak jak mówi Kennedy Space Center. A w każdym lobby, jako to lobby hotelowym, tyle razy wspominałem, można sobie wybrać przewodniki, kupony rabatowe oraz wszelakiego rodzaju dobra. Komputer do użytku wewnętrznego. A tutaj, w tym miejscu, codziennie rano są śniadania, tak zwane continental breakfast. Szybciutko soczek, kawa, herbatka i inne dobrocie. Dobra, nie będę robił wiochy, nie będę tutaj nagrywał. Na razie jest wszystko puste, zobaczymy, co tu rano podadzą. 6 do 9, 7 do 10, no dobrze. Bardzo dobrze, dosyć to jest duże.
Okej. Tak jak mówię, zawsze polecam wszystkim osobom, które szukają hotelu, znalezienie czegoś, które ze śniadaniem. Nazywa się to Continental Breakfast. Jest droższe o $10, ale można się najeść. Nie jest to rewelacyjne jedzenie, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli jesteście 3-4 osoby, to $10 dla Was nie robi różnicy, a naprawdę, tak jak mówię, można sobie zjeść coś dobrego i nawet wziąć kilka rzeczy na wynos, na przykład owoce. I to by było na dzisiaj tyle. To była kolejna relacja z hotelu sieci La Quinta. Do zobaczenia gdzieś na szlakach. Właśnie widzę jaszczurkę. Idziemy ją złapać. Do zobaczenia! Złapiemy ją? Dodatkowy plus dla tego hotelu. Live band. Prosto z Jamajki. Gościu chyba nie jest jeszcze najarany, bo śpiewa dosyć normalnie. Jestem ciekawy, czy można u niego kupić wieczorem. Si.